Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze i swoje teraz chwile. Po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Welikanka wzięta. Dzień dobry, witamy was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie po pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni, 70. turnieju czterech skoczni jubileuszowego w Oberstdorfie, program wysokich lotów interwencyjny. Ja nazywam się Wojciech Piela, ze mną oczywiście jak zwykle Ola Rajewska, bardzo mi przyjemnie. Tak, ja nazywam się Aleksandra Rajewska, witamy was bardzo serdecznie, chociaż ja myślę, że dzień dobry to tak, nie wiem, czy to taki dzień dobry wieczór też nie jest wcale. Forma grzecznościowa, ale też może są wśród nas pani Ryoyo Kobayashiego, zresztą chyba wszyscy jesteśmy podekscytowanie tym, jak Japończyk wygląda w tym sezonie, ale niezwykle interesująca ciekawostka jest taka, że poprzedni turniej czterech skoczni Ryoyo Kobayashi skończył dokładnie z takim samym dorobkiem punktowym jak Andrzej Stękała. No w trochę różnym kierunku potoczyły się losy i kariery obu panów, ale no o tym tak, też na pewno Andrzeja sobie będziemy, w ogóle nie oglądaliśmy, tak, będziemy tak, sobie tak na pewno dyskutować ze Szczepanem Ciesielskim, Narciarski Ekspres, instagramowe konto, ale i nie tylko. Witam serdecznie, Szczepan. Witam serdecznie. Myślę, że żeby ciebie najlepiej przedstawić, no to pokażmy jeden filmik przygotowany z jednego z naszych poprzednich wyjazdowych hate parków. Takie życiowe pytanie jeszcze mam. Mam nadzieję, że nie pomylę odwagi z odważnikiem. To już Mati. Ale Mati. Mati rozstrzygnie. Jak żyć? No to dobre pytanie. Jak żyć? No, ty zadawałeś te pytania, teraz my zadajemy tobie. Jak żyć? Ja bym zadał to pytanie tenerowi Doleżalowi. Jak żyć, skoro rok temu w pierwszej szóstce mieliśmy czterech Polaków, a dziś mam jednego Polaka, ale w pierwszej trzydziestce i tylko on ma jakieś tam minimalne szanse na walkę, ale o top 20 być może. Ja bym chciała zaznaczyć, że Wojtek, my chyba powinniśmy się znów uderzyć w pierś, bo podczas ostatniego programu Wysokich Lotów to Dawid Kubacki był tą postacią, którą myśleliśmy, żeby wysłać na odpoczynek i spokojny trening, a tymczasem okazuje się, że Dawid jest najlepszym z Polaków w tym pierwszym konkursie w Oberstdorfie. No, taka prawda, aczkolwiek no nie... Bijemy się? aczkolwiek wiemy, że nie skoczył najlepiej w tej pierwszej serii. No, to jest taki urok tego systemu koło, bo lepiej zaprezentował się Paweł Wąsek, lepiej zaprezentował się Jakub Wolny, no przy czym no to spróbowanie lepiej to jest wcale, tak, ja bym powiedział, nie jesteśmy specjalnie w wielkiej euforii, mówiąc to słowo lepiej. No fatalnie to wszystko wygląda. Trzeba powiedzieć, że trochę mi się to skojarzyło z ostatnim meczem w Premier League Manchester City-Leicester, jak tam po 25 minutach już było 4-0 dla Manchesteru City. No i kibice Leicester pewnie już stwierdzili, że już dobra, po emocjach, później trochę tych emocji było, bo oni strzelili go na 3-4, ale wydaje mi się, że to może być mniej więcej, że jedyna to jest szansa, że tak będzie z naszymi skoczkami, że na przykład, nie wiem, jakby się stało tak, że w Garmin Spartan Kirchen nasi skoczkowie, nie wiem, skoczą trochę lepiej, no to stwierdzimy, że już tam dochodzimy, że już jest trochę lepiej, ale potem City tak strzeliło dwa kolejne gole i jeszcze są konkursy w Innsbrucku, Bischofshofen, nie wiadomo, czy się na nich w ogóle pojawimy. No nie wiem, 20 minut, 25 tej pierwszej serii, no i szybko to się wszystko wydarzyło, no bo ci nasi zawodnicy tak się też zaprezentowali wczoraj w kwalifikacjach, że nas skakali z tymi numerami startowymi takimi na początku tejże listy. I trudne to były pary, też trzeba przyznać. Na pewno były trudne pary, natomiast no, zastanawia na pewno przypadek Piotra Żyły, no bo tutaj nawet się troszeczkę tak uśmiechaliśmy do siebie, że trzeba było omawiać to, co się wydarzyło w serii próbnej. No bo nieczęsto mieliśmy takie sytuacje w tym sezonie, żeby Polak wygrywał cokolwiek w skokach narciarskich. Na początku sezonu, pamiętamy, Kamil Stok wygrał te pierwsze kwalifikacje jeszcze do Niżnego Tagiłu. Będziemy się, tym że... żyli bardzo długo. że super. Tutaj Piotr Żyła wygrał serię próbną 137 metrów, jeden z dłuższych skoków dzisiaj. Dopiero w drugiej serii de facto te skoki zaczęły być dłuższe, no bo tam choćby Kobayashi 141, czy Lovrokos, o którym też sobie będziemy mówić, 139,5. No ale no wiemy, że trafił na bardzo słabe warunki Piotr Żyła, no bo miał tam około 20 punktów zwróconych za wiatr, przegrał ostatecznie swoją rywalizację z Jewginijem Klimowem. No do tego też doszedł Kamil Stoch, który cały czas przez no, ten okres trwania tych zawodów w Oberstdorfie mówił, że nie czuje się najlepiej. Po wczorajszych kwalifikacjach gdzieś upatrywano przyczyn w obuwiu. Mhm. Pamiętamy też tę historię sprzed kilku lat w Norwegii, gdzie choćby Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, który nie tak dawno był naszym gościem, z Krakowa do Trondheim jechał gdzieś tam po drodze promem i tak dalej. Taka szalona wyprawa, opowiadał o tym na Sport.pl choćby ostatnio, że no, przyszedł w takim zwykłym uniformie biurowym do siedziby PZN-u w Krakowie, jakiś tam sweterek, koszula, no i okazało się, że trzeba pojechać
po buty dla Kamila pod niemiecką granicę, no to stwierdził, no dobra, musimy go pojechać. Pojechał, przywiózł, ale potem się pojawił problem, jak trzeba było te buty przetransportować do Drontheim i stwierdził, że dobra, to w sumie mogę ja. I tam też opowiadał, że po drodze chyba killerów dwóch oglądali na tym promie z ekipą logistyczną czy coś takiego. No ale okazało się, że nie tylko w butach tkwi problem, bo Kamil w nowym obuwiu dzisiaj, jak mnie mam, zaprezentował się również kiepsko. No powiem tak, nie przystępowaliśmy. Nic się nie klei, powinieneś powiedzieć. Tak wczoraj Kamil mówił po tych kwalifikacjach, że nic się nie klei w tych skokach, zero energii, ale ja muszę coś wtrącić, bo nasi widzowie zastanawiali się, po co ten program, jak Polacy tak skaczą i tak wyglądał ten pierwszy konkurs. Kochani, właśnie po to, żeby Wojciech takie speech'e mógł uskuteczniać na antenie. Tak, tak. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie jest to aż tak strasznie asłuchalne jak dzisiaj. Nie do oglądania były występy skoczków, no ale oczywiście życzymy zawodnikom dobrze i trzymamy za nich kciuki, ale no dzisiaj powiem tak, nie przystępowaliśmy na pewno z wielkimi nadziejami do tego turnieju czterech skoczni, ale to, co się wydarzyło, to mam wrażenie, że jest i tak poniżej tych niezbyt wygórowanych oczekiwań, Szczepan. Tak mi się wydaje, bo jeżeli popatrzymy na wczorajsze treningi czy kwalifikacje nawet, no to spodziewaliśmy się, że no parę były trudne, tak jak powiedzieliście, ale zdecydowanie mogliśmy oczekiwać od tych zawodników, że te skoki, jakby nie było tego chaos systemu, no to będą te skoki na top 30. A tymczasem patrzymy na Dawida Kubackiego i tak naprawdę ten system KO go uratował, więc no jest kuriozalna sytuacja dla nas, bo dawno takiej sytuacji nie było. No przypomina mi się sezon, gdzie Kamil to był w fatalnej formie, czyli sezon 2015-2016. Wtedy też nikt nie potrafił skakać, jedynie Andrzej Stękała coś tam nawiązywał swoją formą, pokazywał naprawdę, że potrafi skakać. Później miał, pamiętamy, wielki dołek i dopiero z tego dołka wyjął go Doleżal. I trochę mi się to wszystko nie klei, bo Horngacher rzeczywiście miał tą trójkę, czyli Kubackiego, Żyłę, Stocha. I ta trójka rzeczywiście skakała na bardzo wysokim poziomie. Największe laury zdobywała. No ale gdy przyszedł Doleżal jako już pierwszy trener, to rzeczywiście zauważyliśmy taki problem, że tylko ta trójka potrafi skakać. I ten pierwszy sezon taki był, że ta trójka w pierwszej dziesiątce praktycznie cały czas i trochę zamazywała rzeczywistość, bo jeżeli spojrzelibyśmy na innych zawodników z Polski, to skakali bardzo słabo. I drugi sezon Doleżala, taki promyk nadziei, bo tak naprawdę każdy się obudził się z tego zimowego snu, bo i Murańka miał najlepszy sezon życia, i Zniszczą miał najlepszy sezon życia, i Wąsek nagle wyszedł nie wiadomo skąd, jakiś młody zawodnik, który zajął szóste miejsce w Niszczym Tagile, więc wydawało się, że naprawdę to idzie w dobrym kierunku. Andrzej Stękała właśnie przebudził się po tym sezonie 2015-2016, no a teraz nagle udane lato, tak? Bo jako wolny wygrywa konkurs, Dawid Kubacki wygrywa konkurs. I coś jest chyba z całym kolektywem, bo tu nikt dobrze nie skacze niestety. Bo nawet Paweł Wąsek, który naprawdę gdzieś prezentował się bardzo dobrze, no wczoraj bardzo słabe wyniki, dzisiaj tak samo. I ten Paweł Wąsek, który przed świętami skakał naprawdę na wysokim poziomie, czy jeszcze na Mistrzostwach Polski, teraz już jest cieniem samego siebie. No to prawda. Będzie z nami za kilka minut Rafał Kot, czyli ekspert skoków narciarskich, też były fizjoterapeuta kadry skoczków, człowiek, który jest mocno związany z tą dyscypliną sportu, nie tylko przez rodzinę i różnego rodzaju tutaj połączenia, ale też przez pasję i spróbujemy troszeczkę tutaj poszukać różnego rodzaju przyczyn tego stanu rzeczy. My mamy wyniki tych dzisiejszych zawodów, pewnie no czołowa dziesiątka, w której no niestety próżno będzie szukać Polaków, tak jest, natomiast jest choćby jeden Szwajcar, Gregor de Schwanden na końcu tej dziesiątki i też bardzo dobry występ Szwajcarów, bo ktoś by pomyślał, że Kilian Peyer będzie najgorszym z nich w drugiej serii, a i tak zajął 14 miejsce, więc nie tak złe. Wygrywał oczywiście Ryoyu Kobayashi też po dobrym skoku w drugiej serii, bo on po pierwszej serii zajmował miejsce dalsze, nawet poza podium, ale... Ale to Ryoyu, więc pokazał się z bardzo dobrej strony. Wiecie, co dla mnie zaskoczeniem jest Robert Johansson, bo zresztą też rozmawialiśmy w czasie konkursu, bo ja tak sobie nawet rzuciłam okiem, jak Johansson się spisywał w tym sezonie i to było tak, miejsce 9, 11, 12, 50, 6, 10, 8, 4, 13, 21... I turniej czterech skoczni, mamy podium. Takie historie lubimy, ale ja bym chciała, żeby taka historia w przypadku... chyba jest takim skoczkiem, który potrafi się przygotować na te najważniejsze imprezy. Przecież będzie bronił teraz swoich dwóch brązowych medali na Igrzyskach Olimpijskich w tamtym sezonie w Oberstdorfie wicemistrzostwa świata. On jest takim potrafi wyskoczyć z kapelusza. Wyskoczyć. No też kolejny dobry konkurs Norwegów. Tak zastanawialiśmy się, czy to, co się stało w Klingenthal kilka tygodni temu, czyli ten słynny konkurs, gdzie pięciu zawodników norweskich mieliśmy w czołowej
podstawowej szóstce, no to jest wypadek przy pracy, czy jakieś takie odchylenie od reguły, no bo ogólnie rzecz biorąc dla Norwegów też ten sezon nie jest jakiś przesadnie udany, oczywiście nie jest tak słaby jak nasz, ale powiedzmy, że jest to taki mini kryzys trochę, tak jak to u nas wygląda. Granerud też wiemy, że no już nie jest takim dominatorem jak w poprzednim sezonie i zdarzały mu się nawet konkursy, no kiedy się nie kwalifikował do 50, natomiast no tutaj na początku tego turnieju czterech skoczni wygląda to no bardzo dobrze, bo mamy drugiego Graneruda, trzeciego Johanssona, czwartego Lindvika i Norwegowie no mnóstwo tych punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów zdobywają i mają pełne prawo po tym pierwszym konkursie myśleć, że są w stanie turniej czterech skoczni zawojować. No problem jest taki, że Norwegia ma zaplecze i jeżeli spojrzysz na wyniki w Pucharze Kontynentalnym, to tam są Norwedzy, Austriacy, Niemcy, Słoweńcy, a najlepszy Polak to Stefan Hula, który to jest rocznik 86 bodajże, 35 tak. lat. I przed Stefanem Hulą jest 7 Austriaków, 6 Norwegów, 7 Niemców, 2 Słoweńców i 1 Japończyk. I uwaga, na 25 pozycji goni go również podobny wiek, trochę młodszy, Roman Kołdelka, czyli Czechy. Czyli jesteśmy na poziomie Czechów w Pucharze Kontynentalnym, no więc... No niestety szału nie ma i też tutaj trochę o tych Norwegach mówiliśmy. Będziemy też o tych występach zagranicznych zawodników rozmawiać, no ale wracamy oczywiście do tego, co najważniejsze, do Polaków, bo mamy naszego gościa. Jest z nami Rafał Kot, mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo, dobry wieczór. Właśnie, czy dobry wieczór, czy fatalny wieczór? Powiem tak, witam Państwa bardzo serdecznie, a wieczór na pewno nie jest dla nas wesoły ani dobry. No my tak się tutaj śmiejemy może w studiu, ale to taki trochę śmiech przez łzy. Rafał, co się dzieje tak naprawdę? Bo widziałam tylko jeszcze chwilę, zanim weszliśmy na antenę, że Kamil Stoch rzucił chyba kilka takich słów pod tytułem od 6 tygodni szukamy, próbujemy i tak dalej. Te wszystkie próby i poszukiwania formy tak naprawdę spędzają na niczym, a jest coraz gorzej, zamiast ciut lepiej. Tak, no jest źle, jest bardzo źle. Liczyliśmy, że na tym turnieju czterech skoczni jakoś to zacznie wychodzić na prostą. Tak, nie jest, jest jeszcze gorzej, bym powiedział. A co się dzieje? Od początku sezonu, proszę zauważyć, to się wszystko razem łączy. Nie patrzymy tylko teraz na naszą kadrę tych ścisłych 6-7 zawodników, co zaczynało Puchar Świata, ale popatrzmy się na to całe nasze dalsze zaplecze, czyli tych, co będą startują w Pucharze Kontynentalnym, w Fiskapie. Wszyscy skaczą katastrofalnie. Podkreślam to. I tu przed chwilą była dyskusja bardzo fajna u was w studio, że właśnie kogo my mamy w kontynentalu, w tym zapleczu. 25 bodajże w klasyfikacji Stefan Hula, potem jest tam, zdaje się, Olek z Niszczą, dalej z Maćkiem, ale które to są miejsca, gdzie my jesteśmy. Czyli ten kryzys, który jest, nieprawdopodobny kryzys, dotknął wszystkich. I jeżeli by to dotykało jednego, dwóch zawodników, obojętnie czy to z czołówki, czy tego, no to byśmy mówili, że u pojedynczego zawodnika jest wahanie, prawda, z formą jakieś tam inne. Natomiast dotknęło to absolutnie wszystkich naszych zawodników. I tych z pierwszej kadry, i tych z zaplecza. I tak samo wyglądamy w Pucharze Kontynentalnym, jak w Pucharze Świata. Czyli coś zostało źle zrobione. I tutaj bardzo fajny ukazał się artykuł, wywiad, czytałem go na internecie, był z panem profesorem Żołądziem, który jest twórcą tych naszych skoków najlepszych lat za Adama Małysza, ścisła współpraca z kadrą. Jest to no, ekspert, można powiedzieć. I on powiedział, nie ma co owijać w bawełnę. Popełniono jakieś błędy w przygotowaniach. Świat nam uciekł. To jest zdanie pana profesora Jerzego Żołędzia. I tutaj ja się pod tym, no niestety, muszę podpisać. Po prostu coś się stało, że ten świat skacze dobrze, a my zostaliśmy w blokach startowych. W tak newralgicznym okresie, jakim jest właśnie okres, który jest bezpośrednio przed Igrzyskami Olimpijskimi. To jest podwójne takie właśnie, co nam sens oczu spędza. I teraz tak, ja powiem ze swojej działki, czyli z medycyny. Żeby pacjenta uzdrowić, trzeba postawić trafną, powtarzam, trafną diagnozę. I na tej podstawie można przystąpić do leczenia
danego pacjenta. Ja tutaj nie jestem przekonany, czy my do końca wiemy, co jest przyczyną tego wszystkiego, bo też to nie mówię od siebie. Ja się tutaj opieram na wywiadach ze znanymi trenerami, u nas naszymi krajowymi, zagranicznymi, ale także sami zawodnicy. Dzisiaj powiedział w wywiadzie jasno, Kamil Stoch, nie wiemy, co się dzieje. Czyli tej diagnozy jakiejś stuprocentowej nie ma. Tutaj były przymiarki, że coś w butach. Kamil dzisiaj z taką ironią odpowiedział, tak, no buty zmieniłem, ale to nie to. Czyli tutaj pełnej diagnozy nie ma. Dopóki jej nie będzie, to nie będziemy wiedzieli, co i jak poprawić. Pojawiają się różne głosy, że powinni wrócić na mniejsze obiekty. Tutaj też podpisuję się pod słowami znanego naszego wspaniałego trenera krajowego, Jana Szturca, który mówi, że on by wrócił na mniejsze obiekty, że w ten sposób można wrócić do lepszego skakania. Podobną opinię też uważa też nasz świetny trener, pan Kazimierz Długopolski, który mówi, że bez powrotu na te mniejsze obiekty nie poprawimy tych błędów. Co do sprzętu, no nie chcę tutaj się wypowiadać, bo z tego co wiem, no mamy wybitnych specjalistów w gronie naszych, prawda, w sztabie szkoleniowym, którzy cały czas nad tym pracują i nie wiem na jakim etapie to jest, co tu można jeszcze poprawić, co jest do poprawienia, co się nie da. W każdym razie, no mówię, ja bezpośrednio powiem tak, nie chcę wyrażać swojej opinii, żeby nie była ona drastyczna, ponieważ no, nie mam co ukrywać. Odbije się to od razu na moim synu, a nie chciałbym tego robić. Natomiast cytuję znane osoby spośród i trenerów, i działaczy, i wybitnych naukowców, jakim jest pan profesor Żołądź, których jakby to zebrał do kupy, wszystkie te wypowiedzi składają się w jedną całość. I trzeba jak najszybciej coś postanowić, żeby ten nasz chory organizm skoków narodził się na nowo i żeby te wyniki były takie, do jakich nas chociaż trochę przyzwyczajono. Także tego bym sobie życzył, żeby jak najszybciej właśnie wrócili do tego lepszego skakania. No dzisiejsze zawody pokazują co? No jeden zawodnik w konkursie, najsłabsze od lat zawody w wykonaniu naszego zespołu. I to powiedzmy sobie szczerze, Dawid wchodzi, że tak powiem, ledwo do tego konkursu. Bo różnie mogło być z Fettnerem. Tam były tam naprawdę niewielkie odległości i nie mielibyśmy żadnego zawodnika. Trzeba bardziej stanowczo podejść do tego wszystkiego, co się dzieje wokół kadry. I tu widzę wielką rolę dyrektora do spraw sportowych, Adama Małysza. Powinien naprawdę to, co i razem rozmawiamy z działaczami, z Adamem Małyszem, co było podnoszone, powinien naprawdę bardziej stanowczo pewne rzeczy ustalić. A czy w obliczu tego kryzysu, w którym jest polska kadra, uważasz, że dobrym pomysłem byłoby wycofanie Polaków z turnieju czterech skoczni? Bo gdzieś takie głosy się pojawiły w trakcie dzisiejszego konkursu. Oczywiście takie głosy się pojawiały już przed konkursem, żeby wysłać tylko trzech zawodników, w ogóle nie jechać, potem żeby wysłać sześciu. Tą decyzję odnośnie wycofania naszych zawodników, jakichś zmian kadrowych, powinien podjąć sztab szkoleniowy, ale mówię, Adam Małysz powinien nad tym mieć bardziej stanowcze, że tak powiem, zdanie, czuwanie i powinna to być jakoś decyzja podjęta. A co możemy powiedzieć o funkcjonowaniu tego sztabu? No bo dla mnie to jest cały czas jednak taka zagadka, że mamy aż taki regres naszej kadry. No bo przecież w zeszłym sezonie, też tak jak tutaj mówiliśmy w studiu, no wydawało się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że to był najlepszy sezon od lat, punktowało chyba, nie wiem, 11 zawodników. Murańka zaliczył w końcu taki sezon rokujący, gdzieś tam zniszczył. Oczywiście to nie są młodzi zawodnicy, bo ja to powiem szczerze, że się niedawno złapałem za głowę. Zobaczyłem, że Olek zniszczył. Cały czas ten Olek zniszczył, który mówimy, że najlepsze przed nim, że jeszcze musi, on ma 27 lat, chłop. No to już jest bardzo dojrzały wiek jak dla zawodnika. Natomiast...
Klimuś też to nie jest Klimuś, tylko to już jest Klemens. To już jest Klemens, ojciec dwójki dzieci, więc no to jest bardzo poważny człowiek. Natomiast cały czas czekamy na wystrzał, no ale wydawało się po tym zeszłym sezonie, że okej, rzeczywiście, że to jest takie rokujące i teraz w tym roku może być ten wielki sezon, że tak samo Murańka z Niszczą będą w stanie skakać tak jak Stękała w zeszłym sezonie. Latem jeszcze widzieliśmy też, no Kuba Wolny wygrywał zawody letniej Grand Prix. Wiemy, że letnia Grand Prix to nigdy nie jest do końca wyznacznik, no ale wygrać takie zawody, no to też zawsze jest jakaś sztuka. No a to okazuje się, że regres jest ogromny. Dawid Kubacki choćby, no na jego przykładzie chyba to widać najbardziej. No zawodnik mistrz świata, zwycięzca turnieju czterech skoczni. Okej, no dzisiaj możemy się cieszyć, bo się załapał chociaż do drugiej serii, ale o czym my mówimy, tak? Cieszymy się, bo zajął 28 miejsce. Skala tego jest nieprawdopodobna i wręcz taka zaskakująca. No oczywiście, nikt z nas się nie spodziewał aż tak słabych występów od początku sezonu i pamiętam, jak pierwsze mówiliśmy, a pierwsze zawody, no to wiadomo, drugie w Kusamo to też nie bierzemy pod uwagę, Engelberg pokaże dopiero, że się zaczynamy odbijać, tak też nie było, prawda, do końca, no to na turnieju czterech skoczni. Pamiętam wypowiedzi, że odpoczną trochę na święta, przewietrzą głowy, będzie dobrze, jest gorzej. No i teraz nie wiemy, jak będzie dalej. No według mnie w Garmisch-Partenkirchen no może być i będzie na pewno troszkę lepiej, ale nie oszukujmy się, nie aż na tyle, żeby był jakiś taki bardzo, bardzo istotny przełom. Tutaj trzeba bardziej jakichś drastycznych metod i podjęcia decyzji. A też Michałowi Doleżalowi może brakować stanowczości w tym momencie trudnym, brakuje jakiegoś takiego lidera, no bo przez dwa lata chyba przyzwyczailiśmy się wszyscy do tych sukcesów i może gdzieś tutaj tkwi ten problem, że teraz, kiedy no, jest ten trudny moment, no to brakuje kogoś, kto weźmie odpowiedzialność na siebie, coś tam spróbuje ustalić, no bo zawodnicy w tych wypowiedziach sprawiają wrażenie zdezorientowanych, skołowanych, to chyba najbardziej boli. Tak, i oni to do tej pory bardzo ładnie maskowali, trzeba powiedzieć. Dzisiaj ten balonik troszeczkę pękł. Wypowiedzi i Dawida, i Kamila Stocha poddają wątpliwość tego, co myśmy myśleli na podstawie ich wcześniejszych wypowiedzi. Natomiast proszę mnie zrozumieć, odnośnie sztabu szkoleniowego wypowiadają się naprawdę mądrzy ludzie, wypowiadają się trenerzy i to nie tylko nasi w Polsce, ale i zagraniczni, i znani, i byli zawodnicy, i działacze sportowi. Wszyscy mają mniej więcej jakieś tam swoje spojrzenia na to wszystko. Natomiast ja jestem ostatnim człowiekiem, który by tutaj chciał cokolwiek powiedzieć, no bo jestem związany, mój syn dalej jest w kadrze, dalej trenuje i byłoby to bardzo niekorzystne dla niego, a już parokrotnie pokazano mu palcem, że jeżeli tatuś lub braciszek w innej stacji sportowej mówi coś za dużo, no to się to od razu na nim odbijało, dlatego ani słowa krytyki więcej nie powiem. A to ma też związek z tymi wypowiedziami o Dawidzie Kubackim, bo też było głośno dzisiaj po wywiadzie, w którym pewnie tak po prostu odebrałeś gdzieś wypowiedzi Dawida jako sam zachwyt nad jego formą. No tak, no Dawid się wypowiadał ostatnio, że jest wszystko dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku i to też nie są do końca moje słowa, bo pierwszy, który to powiedział, to był Adam Małysz i powiedział, że on żadnego postępu nie widzi i wydają mu się śmieszne te jego słowa. A ja powiedziałem, że no taki ten samozachwyt Dawida, no to troszeczkę jest chyba nie na miejscu, bo wyniki temu nie sprzyjają. No to, też, no to zdementowaliśmy troszeczkę. Znaczy, tak, ale też to, co może być takie niepokojące, no to też widziałem wypowiedzi bodaj Richard Schaller dla Sport.pl, czyli też no bliski znajomy Haralda Pernicza, też niezwykle ważnej osoby w sztabie, mówi, że sam Pernicz jest zaskoczony tym wszystkim, że tam te wszystkie fizyczne parametry są dobre, że na platformie się zgadza, a z drugiej strony mamy wypowiedzi choćby Primoża Ulagi, tak, czyli no właśnie tak jak tutaj Rafał mówisz, tak, legendy skoków narciarskich, że widać po Polakach, że mają ciężkie nogi i że tam w przygotowaniu fizycznym też coś latem zostało zawalone, więc to chyba tak boli, że no, okej, no te wypowiedzi nie zawsze może, no choć
te mocne są potrzebne, ale w tej sytuacji uważam, że no dłuższe takie zaprzeczanie temu, tak jak Michał Doleżal robi, nie wiem, te Mistrzostwa Polski też chyba tak wszystkich trochę uśpiły. No skakanie z 20 belki, gdzie przecież tam chyba normalnie na Pucharze Świata to by była 10 czy 12, no to okej, konkurs widowiskowy, ale jakie tutaj wnioski sportowe i to zdziwienie Pernicza też jest dla mnie tutaj trochę symbolem tych wyników, no bo jeżeli człowiek, któremu tak wszyscy zaufaliśmy, jest taki zdziwiony, no to chyba teraz trzeba, nie wiem, gasić światło, nie wiem, co robić. No właśnie, co robić? No też nie wiem, co powiedzieć, ale tutaj jeżeli chodzi o Ulagę, to nie tylko Ulaga, ale pierwszy to nam powiedział w rozmowie z nami Andreas Goldberger na Pucharze Świata w Wiśle. Aha. To samo, co mówi Ulaga, ale to mówię, to ja cytuję, to nie są moje słowa, bo ja już naprawdę, uwierzcie mi, ja się boję, mi zależy jeszcze na karierze mojego syna i boję się cokolwiek powiedzieć, a wiem, co niektórzy ze sztabu szkoleniowego potrafią zrobić. Aha. No dobrze, tak. To może zagraniczne. Znaczy tak, no może tak, to tutaj zagraniczne sztaby na swoje. Zwracając do Mistrzostw Polski, stałem na dole na pierwszej serii Mistrzostw Polski z Adamem Małyszem i Adam też się za głowę łapał. No gdzie to takie prędkości? Prawie 94 na godzinę. Jak tu by był Puchar Świata, to by jeździli 88-89. I to też troszeczkę tak nas zwiodło, jak to wspaniale jest. Mhm. No tak, przedświąteczna atmosfera. Pokrzepienie miało choinka, być duszne. Tak trzeba było tak zrobić, ale no tak, niestety... Pokrzepieniu serc. Ale to jest właśnie przykre, że no trzeba podnosić belki na konkurs Mistrzostw Polski, gdzie no przecież mówimy o zawodnikach, którzy powinni sobie radzić zupełnie bez tego, no ale... No, Oberstdorf pokazał, jak to wygląda. No, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało z Polakami, czy w ogóle dociągniemy do końca tego turnieju czterech skoczni, ale jako, że zagraniczne federacje pewnie nas nie słuchają, bo trudno by było przetłumaczyć z polskiego, to tutaj może swobodnie już pogadamy o szansach czy to Norwegów, czy Kobayashiego. Dla ciebie po dzisiejszych zawodach Ryoyu Kobayashi faworyt numer jeden, wygra ten turniej czterech skoczni, możemy tak powiedzieć, czy jednak cały czas jeszcze niepewność? No to są pierwsze zawody. Na tych zawodach nie można nic wygrać, jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, ale można wszystko przegrać. Przekonaliśmy się po paru zawodnikach. Natomiast ja mówiłem przed turniejem, że ja mam trzech faworytów do zdobycia. To jest Ryoyu Kobayashi, Granerud i Geiger. I myślę, że wśród tej trójki rozstrzygnie się walka. No bliższy jest po tych pierwszych zawodach o te parę punktów na pewno Ryoyu Kobayashi. A co tak najbardziej imponuje w tym skakaniu Ryoyu Kobayashiego? No bo wiemy, że on też miał swój trudniejszy moment po tym takim wystrzale kilka sezonów temu. On też przecież wygrał cztery konkursy turnieju czterech skoczni. Później było trochę słabiej i teraz tak naprawdę od początku tego sezonu on nie jest liderem Pucharu Świata na razie. Cały czas jeszcze z Geigerem przegrywa, ale wiemy, że nie jest tym liderem tylko dlatego, że miał różnego rodzaju pozasportowe przygody, bo gdyby on skakał we wszystkich konkursach, to by był. COVID, kombinezon, Mika Jukara nawet jego dochodzi. Ale spokojnie, on tu pokazuje bardzo dobre skoki, co mi się w nim podoba. Podoba mi się jego styl skakania. On najbardziej nowocześnie w tej chwili skacze z całej czołówki światowej. On zaraz po wyjściu z progu idzie do nart, tą pierwszą falę, pierwszą fazę lotu, to nad bólą przechodzi bardzo szybko, już położony w nartach i później piękny, niezachwiany lot, to jest typowy stylista, coś jak nasz Kamil za najlepszych skoków. No i świetnie ciągnie do końca i proszę zauważyć, dzisiaj zawodnicy, którzy przekraczali 130 metr, było ich niewielu, ale paru przekroczyło, wszyscy to lądowanie już takie mieli byle jakie, na dwie nogi, bez odjazdu tego zaznaczenia telemarku, a on skacząc taką odległość ponad 140 metrów, 141, potrafił wylądować wzorowym telemarkiem. Także mówię, ja to bym mu dał nawet 20 za ten skok. Także to w nim podziwiam. Okej, tak jeszcze jedna mi się kwestia nasunęła, ta techniczna, sprzętowa, bo teraz taka duża dyskusja odnośnie tych nart z Latnara po wczorajszym upadku, cenę Preuca, no ale na szczęście nie był on tak poważny, cenę Preuca na tyle się zdążył wykaraskać, że jeszcze dzisiaj naszego wielkiego mistrza pokonał przecież w parze, bo to on rywalizował z Kamilem Stochem, co prawda konkurs koniec końców nie jakiś wybitnie udany, miejscu. Tak, 27 miejsce, no ale po tym,
przed Dawidem Kubackim. Już złośliwie musiałaś dodawać. O nie, nie złośliwie. Ale po tym, co się wczoraj wydarzyło. Kronikarsko. Kronikarsko, dobrze, kronikarsko. To i tak na pewno dobre miejsce. Rzeczywiście też twoim okiem to może być problem, te narty, że one są zbyt płaskie, wbijają się w zgadzkok, w zetkok, jak będzie mniej ubity, mniej twardy, czy tutaj niekoniecznie o to chodzi? No bo wiemy, że dużo kontrowersji wokół tych nart Slatnara powstało. Tak, ale ja myślę, że tutaj nie. Dość dużo zawodników skacze w tych nartach i nie zdarzają się jakieś takie przypadki. Myślę, że tutaj jakaś nierówność, lekki błąd też może przy lądowaniu spowodowało, ale to wszystko jest testowane i te, co są dopuszczone, myślę, że nie powinny powodować jakichś perturbacji. Mhm. No dobrze, dobrze, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście też tutaj dalej takich upadków nie będzie, chociaż FIS na razie tak trochę umywa ręce, tak jak często mu się to zdarza robić. Stwierdzili działacze, że nie będziemy nic zmieniać, ale tym bardziej rekomendujemy twardy i ubity mocny zeskok, bo to sprzyja temu, że nie ma upadków, tak jakby do tej pory nie rekomendowali. Ja tylko czekam na Innsbruck, tam te zawsze ratraki, tam ci ubijacze, to tam może być ciekawie. Że niby te narty pomagają, tak? A kiedy Laniszek wygrał, to był problem. Teraz Laniszek jest w dosyć przeciętnej formie, w ogóle Słoweńcy. Lovrokos cię tylko zaskoczył, ale generalnie Słoweńcy dzisiaj poniżej oczekiwa, mi się wydaje, więc no tak. Kiedy są wyniki, zawsze jest afera, a kiedy te wyniki spadają, to rzeczywiście temat ucichł. Tak? Mhm. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rafał Kot był z nami. Dzięki wielkie za rozmowę. Dużo zdrówka i pozdrawiamy cieplutko. Dziękuję bardzo. Również dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. No cóż można powiedzieć, dosyć mocne myślę słowa Rafała Kota odnośnie do tego, że nie o wszystkim chce mówić, że czegoś tam się boi, no bo nie do końca to jest normalna ale sytuacja. Ale ja się trochę obawiam, generalnie z panem Rafałem się zgadzamy niemal w 100%, tylko trochę się obawiam, jak on powiedział o Adamie Małyszu, że to Adam Małysz powinien trochę zacisnąć pięść i powiedzieć, co o tym wszystkim sądzi, trochę zadecydować. I trochę się obawiam tego, bo skoro już dyrektor decyduje o takich sprawach, kto ma jechać, kto ma nie jechać, no to gdzieś spada ta ranga trenera. Nie wiem, czy macie podobną opinię. Ale bo mówisz pod tym kątem, jeżeli Polaków zechciano by w końcu wycofać, tak, z turnieju czterech skoczni. Chyba chodziło o to, że Adam Małysz mógłby zadecydować o tym, żeby powiedzieć, że nie, kończymy z tym turniejem czterech skoczni, no to chyba nie bardzo mi się wydaje. Ja w ogóle jestem ciekawa też, jakie jest wasze zdanie w tej kwestii. Wyobrażacie sobie, że Polacy zostają wycofani, no może jeszcze nie w tym momencie, ale na przykład Pogapa. Tak. Wyobrażam sobie, tak? No pamiętamy masz dużą wyobraźnię. Takie historie. Akurat, wiesz, wycofywanie z turnieju czterech skoczni, to tak, już znamy to, tak? Że nawet kiedyś tam w 2006 roku, to nawet tutaj mamy podobny scenariusz, bo też były Igrzyska Olimpijskie w Turynie i Adam Małysz został wycofany. Ale nie pomogło. Nie było, no nie pomogło. Dlatego ja mam takie przeświadczenie, że... Nie, bo ja mam wrażenie, żeby było podobnie jak z Ramzał, że znów coś, ale jeżeli to nie przyniesie jakiegoś efektu, to... To może mówi, że po prostu na te mniejsze skocznie. Może Ramzał to jednak to kopyto, Ramzał to jednak za wysokie jest to kopyto, za duże. No tutaj wiemy, że też gdzieś tam w kuluarach mówi się o kwestii serwismenów, że być może, bo to bracia Skrobot chyba się tym zajmują z tego, co ja kojarzę, że być może troszeczkę są zbyt małe te moce przerobowe i tam gdzieś pod tym kątem są też problemy i nie zawsze te narty są dobrze nasmarowane. Czasem gdzieś były te historie, że sami zawodnicy musieli sobie to robić. Natomiast pytanie, czy to jest klucz problemu, bo pewnie w poprzednich latach też nie było pod tym kątem jakoś nie wiadomo jak kolorowa, a wyniki się zgadzały, więc chyba po prostu trzeba stwierdzić, że oczywiście sprzęt, może to też nie pomagało do końca, te buty i tak dalej, no nie było wszystko idealnie, no ale ta forma gdzieś uciekła, tak, że tutaj brakuje mi takiego przyznania się członków sztabu do tego, że latem, no nie wiem, coś zawaliliśmy albo rzeczywiście coś trzeba poprawić, no bo cały czas mamy takie opowieści o tym, że już jest coraz lepiej, że już gdzieś tam dochodzimy i frustracja też w ogóle się bierze z tego, że na tych treningach wszystko się niby zgadza, a w zawodach zawsze są problemy. No nie chcę zwalać na kwestie psychiczne, no bo to są zbyt doświadczeni zawodnicy, więc to pytanie rzeczywiście jak na tych treningach jest, czy może jest tak dobrze dlatego, że nie ma innych rywali, no bo jeżeli te treningi są przeprowadzane w taki sam sposób jak te Mistrzostwa Polski, no to one nie dają wielkich odpowiedzi. Po prostu nasi skoczkowie wyglądają dramatycznie słabo w tym momencie.
na ten moment turniej czterech skoczni. Nawet ten Kamil Stoch, który nam się jawił jako taka jaskółka nadziei, zupełnie pogubiony w Oberstdorfie. Ja też nie chcę. A Wąsek też się pogubił. Co do Stocha, oczywiście też musimy poczekać, uważam, do gapa i być może jeszcze do kolejnych zawodów, no bo nie chcę na podstawie jednego konkursu wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że ten kryzys jest na tyle duży, że już teraz możemy powiedzieć, że medal Polski na Igrzyskach Olimpijskich to będzie niespodzianka. No. Tak, ja myślę, że to będzie bardzo duże. Nie przekreślam go nadal absolutnie, bo w sporcie nikogo nigdy nie można przekreślać. To nie jest frazes, tylko tak jest po prostu. Ale no, historia uczy, że jeżeli jesteś w słabej formie na przełomie grudnia, stycznia, no to trudno, żebyś za miesiąc czy za dwa był w formie jakiejś wystrzałowej. Też powiedziałeś o kwestiach psychicznych. Oczywiście one mogą się zdarzyć, nawet doświadczonym zawodnikom, bo pamiętamy Kamil Stoch w sezonie tym najsłabszym od dekady, czyli 2015-2016, on mówi, że się czuł jak piórko. Tak się stresował przed każdym skokiem jak nigdy, tak? Czyli takie kwestie psychiczne mogą się zdarzyć. No ale jeżeli, no to mamy całą grupę, tak? Więc no nie możemy tutaj zwalić na kwestie psychiczne, no bo tu nikt dobrze nie skacze, więc no... Źle to wygląda naprawdę i nie wiadomo co dalej. Nie wiadomo, bo igrzyska niebawem i to może być klęska. No, tamten sezon był taki, że akurat nie było ważnej imprezy oprócz Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. No a tutaj jednak na świeczniku wszystko. Ja się załamałam, słucham, już nie wiem co dodać, bo też mi przykro mi jest tak w sumie z perspektywy kibica, jak to oglądam, bo chciałabym emocjonować się tymi skokami, a sami wiemy, jak dzisiaj to wyglądało pewnie w wielu polskich domach, że ktoś wytrwał do końca w ogóle. No wiadomo, że było ciężko, dobrze, że chociaż ten Kubacki w drugiej serii wystąpił, to było po co włączać wtedy telewizory. Zdementujemy jeszcze jedną rzecz. Proszę bardzo. Że nie śmiejemy się z Ipcioglu, tylko mu bardzo serdecznie gratulujemy, bo też gdzieś jakiś komentarz zauważyłam, że podobno my tutaj hi, 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 ha, 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 a to wcale tak nie jest i ja w pas się kłaniam Turkowi za to, co robi w tym sezonie, bo jest to absolutnie dla mnie imponujące. Jest 100% skuteczność reprezentacji Turcji. Polska, ta skuteczność. Tak, że byliśmy dzisiaj razy, o jeden punkt gorzej. Więcej do klasyfikacji Pucharu Narodów niż Turcja, bo Kubacki 28 i Ipcioglu 29. Nie, no tak naprawdę zupełnie szczerze, Fatih Arda i Ipcioglu, no to jest zawodnikiem, którego powoli przestajemy traktować jako egzotyczną ciekawostkę. Trochę tak jak z Zografskim kilka lat temu było, że też no jak zobaczyliśmy, że skoczek z Bułgarii, no to o kurde, on z Bułgarii skacze, to tam w ogóle skocznie mają, a potem on miał, pamiętam, zwłaszcza jeden taki sezon, że... Na igrzyskach chyba bardzo dobrze wypadł, coś mi się wydaje. Znaczy pamiętam, że miał jeden taki sezon, że on skończył chyba albo w drugiej dziesiątce klasyfikacji generalnej, albo jakoś na początku trzeciej, bardzo regularnie punktował. Tutaj Ipcioglu oczywiście nie mówimy, że jeszcze regularnie punktuje, bo dopiero dzisiaj pierwszy raz, ale nie mówimy o jakimś wielkim zaskoczeniu. No to jak się prezentował na początku sezonu, kazało sądzić, że doskakuje do tej... To się wydarzy w końcu. Do tej trzydziestki. I naprawdę, no dzisiaj też wygrał parę z utalentowanym przecież Rosjaninem Sadriejewem, więc to też nie jest takie, nie był taki prosty rywal. No i mu się udało, także no cieszymy się z sukcesów tureckich, no bo to jest wiadomo zawsze rozszerzenie potęgi skoków narciarskich na kolejny kraj, ale i też pytanie, jakie jest zainteresowanie odbiór w kraju, bo coś mi się nie wydaje, że wielu Turków żyje sukcesami Ipcioglu, ale z tego, co tam można było doszukać informacji, no to istnieje taka grupa. Szkoda, że to dalej nie idzie, tak jak mówisz, bo wspomniałeś o Zografskim, no i gdzieś no ta Bułgaria na Zografskim się zatrzymała. Zografski się stał takim ligowym drzebikiem, można powiedzieć, natomiast co do Ipcioglu, no to wiemy, że ten kompleks skoczni narciarskich znajduje się w miejscowości Erzurum, czyli też nie takiej najmniejszej. Tam choćby klub piłkarski istnieje, grający w najwyższej lidze tureckiej, Erzurum Sport, do którego nawet nasz bramkarz Jakub Szumski z Rakowa Częstochowa jakiś czas temu wyjeżdżał. No i on znajduje się w centrum tego miasta, więc tam ludzie mieszkający, a jest ich kilka czy kilkadziesiąt tysięcy, czy tam w okolicy, no przechadzając się po tym mieście, no po prostu zwracają uwagę, że o, skocznie, kompleks tam cały narciarski, bo tu nie tylko są skocznie. No i to sprawia, że jakieś siłą rzeczy zainteresowanie się tworzy i nawet pojawiały się tam różnego rodzaju artykuły w tureckiej prasie jakiś czas temu, że Ipcioglu będzie walczył o medal olimpijski, oczywiście tak, nie takie na wyrost, ale no, na pewno o jakieś miejsce w 30 już prędzej będzie w stanie powalczyć. A my będziemy trzymali za to kciuki. Tak, na pewno. Słuchajcie, możecie do nas zadzwonić, jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie, czy podzielić się po prostu, wyrazić opinię na temat występu polskich skoczków, to warto dzisiaj
powiedzmy, że pewnie głównie lament, no ale czasem trzeba z siebie wyrzucić swoją energię, żeby się uśmiechnąć wieczorem. Widoczne na belce numer telefonu 22 486 6556, także zachęcamy, zapraszamy. My sobie cały czas będziemy tutaj dyskutować i myślę, że możemy pokazać taką grafikę z trzema zawodnikami, którzy do tej pory wygrywali wszystkie cztery konkursy turnieju czterech skoczni, bo wśród nich jest dzisiejszy zwycięzca Ryoyu Kobayashi, oprócz niego Kamil Stoch, Sven Hannawald. Tutaj no oczywiście kolejne ku pokrzepieniu serc mamy Kamila Stocha widocznego, no ale wiemy, że Kamilowi Stochowi już się nie uda powtórzyć tego wyczynu. Wierzycie, że Kobayashi mu się uda? Bo ja mam takie wrażenie, że absolutnie nie będę zdziwiony. To by było coś, nie? Dwa razy tak wygrać, czyli 8 konkursów tak jakby, no to gdzieś tam Hannawald i Stoch należeliby już do innej ligi. Tak się Hannawald zawsze śmiał, że klub trzech wspaniałych, no i rzeczywiście no Ryoyu może... Nie, ja się absolutnie się nie zdziwię. No, dokładnie. Tym bardziej, że ja tak sobie nawet dzisiaj czytałam o Ryoyu i o tych może rekordach, tych wyjątkowych wynikach, które on mógł dzisiaj pobić, i on to wszystko zrobił, bo jeżeli chodzi o Oberstdorf, to ten, który wygrywał kwalifikacje, bardzo często nie wygrywał potem konkursów. W XXI wieku to było tylko trzech skoczków, no to teraz mamy już czterech, bo zrobił to Ryoyu Kobayashi, no bo jak wiemy, wygrał też kwalifikacje. 23 zwycięstwo w cyklu, więc też kolejne osiągnięcie i awans do top 10 klasyfikacji wszechczasów Pucharu Świata. Patrzycie się tak na mnie, to ja będę dobra czytała dalej, co sobie tutaj... Nie, no, no nie może, nie jesteś przyzwyczajona, że oczy są na ciebie zwrócone. No. Ale niesamowicie równy jest Kobayashi, popatrzcie. Widzisz, jak się patrzy, no, to był widzę ogień teraz. Ja nie jestem teraz przyzwyczajony do tego. No ale i, chodzi mi oczywiście, i został Japończykiem z największą liczbą wygranych konkursów w turnieju czterech skoczni. Kazuyoshi Funaki. Tego też zawodnika pobił. Ale wam tutaj ciekawostek sprzedałam. Aleksandra Rajewska, dziękuję bardzo. I mamy widza, mamy słuchacza na linii, także odbieramy telefon. Halo, halo, cześć, jesteś z nami. Cześć, Łukasz z Lublina z tej strony. Witamy serdecznie. No ja mam takie pytanie, co się dzieje z naszą kadrą? Ja nie pamiętam takiego sezonu od bardzo dawna. Skoki oglądam, złota na Małowiesie Sapporo i nie pamiętam, żeby tak źle było, no. No właśnie, to jest to pytanie, które chyba sobie wszyscy zadajemy, ale najgorsze to jest to, że wszyscy w sztabie sobie dookoła zadają i nie mają odpowiedzi. No. Wiemy, że ostatnio no, dużo pracowano nad tymi kombinezonami, tak? No Michał Doleżal nawet tuż przed świętami siedział przy tym, nie było go na Mistrzostwach Polski ostatecznie. I te na kombinezon... Wigilii podobno też go nie było, bo nie o czas. Znaczy na Wigilii podobno właśnie był, bo widziałem wywiad udzielony dla Sport.pl, no to mówił, że piękną Wigilię zrobił z rodziną i wtedy złapał trochę oddechu, ale no to jest akurat taki człowiek, o którym się mówi, że no jest bardzo dużym specjalistą co do kombinezonów i na pewno też tą swoją wiedzę chciał wykorzystać, ale no tutaj cały czas są chyba problemy u tych zawodników, czy to z pozycją najazdową, czy potem złożeniem w locie. No, dużo mówiono o tym, że no choćby Dawid Kubacki troszeczkę zbyt wysoko znajduje się przy tym wyjściu z progu i później brakuje mu odpowiedniego ułożenia. Też Kamil Stoch czasami też, kiedy rusza z tej belki, no to z kolei za nisko. Także no są po prostu, mam wrażenie, cały czas takie błędy techniczne, a też ta presja sprawia, że nie jest łatwo się odkręcić i to jest też taki moment sezonu, w którym no już będzie to o to bardzo trudno. A pytanie drugie, możemy realnie myśleć o jakimś medalu olimpijskim któregoś z polskich skoczków bądź drużyny? Ja mówię, ja mam takie wrażenie, że no na ten moment no to już zaczyna być bardzo poważnie i nigdy nikogo nie należy skreślać, ale ja mam duże wątpliwości względem był tego. Był taki występu sezon chyba, że kompletnie nam nie szło, chyba w Falun w 2015 roku, ale na koniec gdzieś tam na Mistrzostwa Świata zdobyliśmy chociaż ten brązowy medal w drużynówce, no ale... No to chyba ostatni sezon Łukasza Kruczka był, z tego co mi się wydaje. Przedostatni. Później przedostatni był jeszcze gorszy sezon, gdzie tam właśnie Kamil Stoch kompletnie tam chyba 20 któreś miejsce na koniec zajął w Pucharze Świata, więc... No słuchajcie, czyli było tak źle, tylko my po prostu tych czasów nie chcemy pamiętać tak naprawdę. Aczkolwiek w tym sezonie to coraz częściej zaczynamy pamiętać, bo sporo jest różnych odwołań do tych starych czasów, że najgorszy konkurs od tam, no tak, najgorszy, bo zaczynamy sobie przypominać, od, tak, i tak, tak dalej, i tak dalej. No ja nic, trzymamy kciuki wszyscy. Proszę bardzo. Bo tutaj mam w pamięci takie symboliczne przekazanie pałeczki Adama Małysza, Kamilowi Stochowi, Stranicy. Czy można liczyć, że będzie takie coś tutaj w przypadku Kamila Stocha? Któryś z polskich skoczków.
Ja myślałam, że to nie Zakopanem można. Było, jak wtedy... Tak, to, ostatni sezon Małysza, ten... tak? No, tak, tutaj tak, jak no, popatrzymy, co tam... to chyba nie ma na kogo liczyć tak naprawdę. Bo jeżeli spojrzysz na Aleksandra Zniszczoła, no to wspominaliśmy z panem Rafałem, że to już jest dość wiekowy jak na skoki zawodnik, więc powinniśmy oczekiwać czegoś więcej. Klemens Murańka, ten sam rocznik. Jakub Wolny, 95, jeżeli mi się wydaje. Tak. Krzysztofa Bieguna już nie ma, jest w konkurencyjnej stacji, opowiada o skokach. Kolejny zawodnik sprzedaje meble, więc no ciężko jest, naprawdę. No tak. Jest Paweł Wąsek, tak? Ale no to jeszcze chyba nie ten czas, żeby przekazywać pałeczkę na takim samym poziomie, jak była przekazana pałeczka między Stochem a Małyszem. Ja myślę, że jak nie będzie medalu olimpijskiego, to Michał Doleżal jedynie pałeczkę komuś przekaże, tylko trudno mi powiedzieć teraz na ten moment komu. O, ładnie to. Dziękuję ładnie bardzo za telefon. Dziękuję bardzo za telefon. Zapraszamy do kolejnych. Przypominam numer 224866556. Tylko dwa razy w tym XXI wieku była taka sytuacja, to też Mateusz Leń fajnie wyliczył przed tym konkursem na Twitterze, że zawodnik, który nie był w pierwszej trójce w Oberstdorfie, wygrywał turniej czterech skoczni. Jednym z nich był Adam Małysz w 2001 roku, potem też Anders Jakobsen w 2007. No, to by oznaczało, że faworyt gospodarzy Karl Geiger traci szansę. Oczywiście wiemy, że albo ma bardzo małe, tak? No bo te dwa razy jednak się zdarzyły. Wy jesteście trochę dzisiaj zawiedzeni Geigerem. Co się stało, że nie było go na podium? Czy tutaj na spokojnie i cały czas ta forma na wysokim pułapie? Geiger chyba po prostu nie jest aż takim dominatorem w tym sezonie, jakby się wydawało. Ma tą koszulkę lidera. Ale gdzieś ta wirtualna koszulka w mojej opinii należy do Ryu Kobayashiego, bo zdecydowanie lepiej w tym sezonie się prezentuje. I tak po prostu bym sam Geiger powiedział przed sezonem, nie spodziewajcie się na początku nie wiadomo czego, przyjdzie ta forma bardziej w drugiej połowie sezonu. I tak by to ocenił, jakoś bym nie upatrywał Geigera na faworyta teraz już tego Złotego Orła. Bardziej widziałbym mimo wszystko Ryu Kobayashiego. Też mam taką cichą nadzieję, że Mariusz Lindwig może tutaj zawalczyć, bo on po prostu lubi te turnieje czterech skoczni. Dwa sezony temu podium. Rok temu dwa razy na podium w Oberstdorfie oraz w Bischofshofen, a pomiędzy w Gapa i w Innsbrucku ból zęba i się nie udało. Więc mi się wydaje, że tutaj między Lindwikiem, a właśnie Kobayashim, Granerud wydaje mi się, że nie wytrzyma psychicznie jednak. Dalej jest ta mentalność. Tak, skreślasz niego. Norwega? Raczej bym skreślił Graneruda. Gdzieś mi się wydaje, że tym bardziej, że on dalej, nie wiem czy zauważyliście, ale dalej popełnia ten sam błąd, więc gdzieś tam zawsze metry mu uciekają, że go tam do prawej strony ściąga. Mm-hmm. Więc gdy rywalizacja jest na tak wysokim poziomie, wydaje mi się, że Kobayashi ma to w garści na razie. Mm-hmm. Czyli Ryu Kobayashi już ustaliliśmy. Tak, możemy kończyć. Ale jednak z chęcią będziemy śledzić kolejne konkursy, bo jednak no, z przyjemnością patrzy się na to, jak Kobayashi startuje. A z tego co słyszę, mamy kolejny telefon. Halo, halo, cześć, jesteś z nami. Halo, witam, dobry wieczór. Krzysztof z Cieszyna z tej strony. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. Cześć Krzysztof. Takie pytanie może do was, sugestia, bo obserwując Twitter, bo czy nawet nie tylko po konkursie, ale jeszcze w trakcie konkursu pojawiły się dość takie radykalne opinie, że Doleżal do zwolnienia. I pytanie, co wy o tym sądzicie, no bo łatwo powiedzieć w takiej sytuacji kryzysowej trener do zwolnienia, tylko ja zastanawiam się, co dalej. Załóżmy, zwalniamy Doleżala teraz. I co dalej? Jaka jest alternatywa? Ja myślę, że w poprzednim odcinku dużo o tym rozmawialiśmy właśnie, czy trener już do zwolnienia i trener na wylocie. Trzeba zapytać Legii Warszawa, bo oni tam lubią zwolniać trenerów. Tak, ja pamiętam jak Czesław Michniewicz mi opowiadał, że tam tabliczka, ta, gdzie się parkuje samochody, jest chyba tak, nie wiem, czy przyklejana, czy delikatnie tylko przybijana gwoździkiem, bo dosyć często się zmienia. Ale nie o tym. Janek Winkiel mówił nam w poprzednim odcinku o tym, że igrzyska będą tak naprawdę takim momentem i wyznacznikiem już tego, co dalej, jeżeli chodzi o tę pozycję trenera tak naprawdę w reprezentacji. Chyba do tego czasu będziemy musieli po prostu czekać, a trener Doleżal będzie kolekcjonował kolejne doświadczenia i, no tak, ja i kolejne myślę, udane bądź nieudane skoki naszych. Ja myślę, że na pewno w związku jest już gotowa jakaś taka, ale to niekoniecznie tylko, że teraz ktoś już przygotował, bo Doleżalowi słabo idzie, tylko wcześniej taka lista mogła być przygotowana i mam takie wrażenie, że to po prostu niezależnie od wyników ludzie odpowiedzialni, tacy myślący też o przyszłości, zarządzający daną organizacją, muszą mieć przygotowanych kolejnych
trenerów na przyszłość, no to choćby tutaj też odwołując się do tego przykładu piłkarskiego, ale Raków Częstochowa jest klubem, którym przecież idzie bardzo dobrze w ostatnich latach, ale z tego co wiem, no to choćby osoby, które były zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne odnośnie do zostania, nie wiem, wicedyrektorem tam do spraw sportowych, czy jakim, no na jakieś tam różne stanowiska, też dostawały pytania, kogo byście widzieli, kogo by pan widział, pani na stanowisku następnego trenera, tak po Marku Papszunie. I to nie jest tak, że tam ktoś Papszuna chciał zwalniać, tylko po prostu no już myślimy, no, że kiedyś to będzie musiało nastąpić. Nikt nie jest albo prawie nikt ser Aleksem Fergusonem, no który był 20 parę lat. I wydaje mi się, że no dosyć wysoko mogą stać notowania, choćby jeżeli mówimy o obecny sztab Macieja Maciusiaka, ale też rozglądając się trochę szerzej, no to cały czas... No, a myślisz o polskim trenerze, tak? Że pójdzie polskie nazwisko? Ale tam też mówi się, czy gdzieś tam, wydaje mi się, że taka kandydatura Aleksandra Sztekla mogłaby nie być najgorsza, bo to jest też trener, który z Norwegami bardzo duże sukcesy osiągnął w ostatnich latach. Może czuć potrzebę nowego wyzwania. Też w Norwegii wiemy, że obcięto troszeczkę środki na skoki narciarskie w ostatnim czasie i mniej pieniędzy ma dla siebie Sztekli i cała jego ekipa. Też były różnego rodzaju problemy latem z Klasem Brettem Bratenem, czyli takim dyrektorem technicznym tej federacji, postacią bardzo ważną dla całych norweskich skoków. I mam takie przeświadczenie, no bo cały czas mimo wszystko, no... Bo też często na przykład mówi się, że tam na przykład krytykuje się Apoloniusza Tainera i oczywiście obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego też wiele rzeczy przespał i nie jest idealnym prezesem, ale no on, tak jak i Adam Małysz, no to jego, ich podstawową zasługą jest to, że oni się pojawili, no że ta dyscyplina stała się bardzo poważna w naszym kraju, pojawili się sponsorzy, nawet ci zawodnicy, którzy nie osiągają teraz wielkich wyników w Pucharze Kontynentalnym, jakieś tam zabezpieczenie finansowe mają, jeżeli się już dostaniesz do tej kadry. I to sprawia, że być może tymi pieniędzmi nie najgorszymi bylibyśmy w stanie skusić Aleksandra Sztekla i też praca z naszą kadrą byłaby dla niego ciekawa, no ale na pewno też duże wyzwanie, no bo tutaj wiemy, że liderzy liderami, ale trzeba by było stworzyć jakiś taki cały system, czy być może tych zawodników z zaplecza przystosować do lepszego skakania, co akurat wiemy, że Horngacherowi się nie udało, tak przy wielu jego zasługach, no to on akurat nie stworzył wybitnego zaplecza i to się tak naprawdę dzisiaj odbija, więc reasumując, co dalej, no na pewno i trzeba wierzyć w to, że PZN ma jakiś plan przygotowany, że jeżeli zwalniamy do Leżala po sezonie, no to nie zostajemy w ręką w nocniku, tylko już ktoś tam będzie następcą. Jeżeli ktoś z naszego środowiska, no to myślę, że Maciusiak, a jeżeli zagranicznie, no to myślę, że Aleksander Sztekl. To jeśli jeszcze mogę tutaj w tym wątku ewentualnego zwolnienia trenera w trakcie sezonu. Bo tak pierwsza myśl pojawiła mi się, że to bez sensu, że w skokach narciarskich się raczej nie dzieje i to nie byłoby skuteczne. Ale z drugiej strony, jak tak szukam analogii i zastanawiam się, jak to było w przyszłości. No mieliśmy w zeszłym sezonie sytuację zmiany trenera u Słoweńców w trakcie sezonu. No i kiedyś u Adama Małysza, który od Łukasza Kruszka przeszedł, prawda, do Hanno Lepisto i to wtedy pomogło. Więc może w tym szaleństwie byłaby jakaś metoda. No może. Wstrząs. Szczepan, co myślisz? Wydaje mi się, że fajny wątek Słoweńców, nie? Bo Słoweńcy na początku tego sezonu skakali beznadziejnie. No i poszedł w uspokój. Po prostu Zajec nagle w ogóle został wycofany z kadry, a teraz Zajec skacze naprawdę przyzwoicie i powoli naprawdę się odblokowali. Laniszek zdobył wtedy brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Więc no tam był drugi trener. No my też mamy dobrych drugich trenerów, ale ja jednak na razie bym zostawił do Leżala mimo wszystko. Do końca sezonu chociaż, po prostu, też żeby nie robić takich rewolucji. Tak, że no jednak też dużo zawdzięczamy temu szkoleniowcowi i całemu sztabowi i oczywiście z racji tego powinniśmy na tyle mu, mam wrażenie, ufać, że no dać mu te igrzyska do weryfikacji, tak? No jak nie pójdzie na igrzyskach, nie będzie medalu, mówiąc wprost, zresztą też i mówił Janek Winkiel u nas ostatnio, no to weryfikacja jest negatywna i wtedy przy całym szacunku, nie wieszając do Leżala na wszystkich pręgierzach, bo to też nie jest tak, że on nic dla Polski nie zrobił, no ale trzeba podziękować, no bo nie ma widocznego rozwoju, ale no podziękowanie mu miesiąc przed, no to mam wrażenie, że z punktu widzenia przede wszystkim ludzkiego byłoby bardzo złe, ale i szkoleniowego, no uważam, że trudno by się było spodziewać jakiejś nagłej poprawy, aczkolwiek oczywiście te przykłady, o których ty mówisz, no są uzasadnione, ale... Ale z drugiej strony znamy też te przykłady, jak rezygnujemy z trenera przed ważnymi imprezami na tę ważną imprezę, do której przygotowuje reprezentację, no, nie jedzie. Tak, ale też wiemy, że tych przykładów było niewiele, więc tutaj no, wydaje mi się, że to są bardziej wyjątki niż reguła.
Dzięki wielkie za telefon. Słuchajcie, będziemy powoli się zbliżać do końca naszego programu, także to był ostatni telefon, który odebraliśmy, ale tak, żeby być może no tutaj pokrzepiamy te swoje serca, więc zobaczmy grafikę z miejscami Polaków, które osiągali w poprzednich latach Garmisch-Partenkirchen, bo było trochę ich na podium. I ten rekord Dawida. Tak, to było rok temu, słuchajcie. Tak, Dawid Kubacki, który wygrywał rok temu z rekordem w skoczni. Mówiąc łagodnie, nie spodziewamy się teraz podobnych wyników, ale... Myślisz 144, ja myślę, że... Ale tak patrząc, może ktoś pyknie, ale chyba nie biało czerwoni. Ale tak patrząc na przykład też i po tych dzisiejszych wynikach, może bardziej pod kątem nawet zagranicznych zawodników, no bo o Polakach już dużo mówiliśmy. Jest ktoś, kto zwrócił waszą uwagę szczególnie, na kim zawiesiliście oko i w kim upatrujecie? Ja nie chcę mówić czarnego konia turnieju, bo to jest określenie wyświechtane, a zatem nie do końca wiadomo, o co wtedy chodzi, no ale zawodnika, który, dla którego może to być najlepszy moment w sezonie i który czymś wam imponuje. Lovrokos, właśnie tu zgodzimy. Skakał. Dzisiaj pierwszy skok w bardzo słabych warunkach, bo tam chyba plus 17 mu dodali. W drugim skoku miał dobre warunki, ale wytrzymał presję, więc ta dzisiejsza szósta lokata Lovrokosa przy dość niestabilnej formie Słoweńców, bo Słoweńcy naprawdę prezentowali się bardzo dobrze, a dziś, tak jak mówię, poniżej oczekiwań Słoweńcy, więc ta szósta lokata Lovrokosa jest naprawdę taka budująca. Ktoś nowy w końcu, nie? Tak, tak, nowe nazwisko. A jestem też ciekawa, co dalej będzie z Markusem Eisenbichlerem, bo dzisiaj widzieliśmy i był ten błysk w końcu, bo tam miał Markus Eisenbichler słabszy moment w tym sezonie. Jestem ciekawa, na co go stać. A może on podgryzie Karla Geigera, może tam Niemcy jednak powalczą po tych 20 latach o coś i ta dwójka. No zobaczymy. No też ciekaw jestem tej niemieckiej grupy krajowej. Tam wiemy, że Richard Freitag nawet się nie załapał, więc to pokazuje skalę kryzysu wielkiego zawodnika, który przecież nie tak dawno przystępował jeszcze jako lider Pucharu Świata do turnieju czterech skoczni. Niemcy wiązali z nim wielkie nadzieje, no ale Kamil Stoch jednak ku naszej uciesze okazał się wtedy lepszy. Freitaga nie będzie, no ale będzie Andreas Wellinger choćby i też on, a także Timi Zajc, no to są tacy zawodnicy, na których też będziemy na pewno patrzeć szczególnie, no bo oni nawet nie zakwalifikowali się do konkursu, a Timi Zajc przecież nie tak dawno jeszcze w Engelbergu prowadził po pierwszej serii pierwszych zawodów. Niedawno, tak, mistrzem Słowenii został niedawno, skończył na podium, więc on też był upatrywany jako jeden z takich cichych kandydatów do podium, chociaż na turnieju czterech skoczni, no to wiemy, że już nie ma na to szans, no podobnie oczywiście na pewno więcej możemy się spodziewać i na lepsze wyniki będą liczyć Andrzej Stękała i Roman Kołdelko. Oni na 60., na 64. miejscu. Nie mówię, że tutaj nie wiadomo, co się wydarzy, ale myślę, że jest potencjał gdzieś na końcówkę drugiej serii. Znaczy, że na końcówkę 30. No, o, to 30. Taka szpileczka na koniec. Ja, musiał Wojciech po prostu. Czy wiesz, no, szpileczka, no to mi się wydaje, że po prostu to jest opiera się na faktach. Ja wydaje mi się, że to jest pozytywny przekaz, że ja liczę, że Stękała będzie 28, a jak był 60, tak? No to życzymy mu dobrze i to byłby jakiś krok do przodu, tylko na problem polega na tym, że trochę to tak wygląda na razie jak w naszej kadrze kobiet, że jak się pojawia jakiś mini promyczek, oczywiście w kadrze kobiet jest jeszcze gorzej, ale też nie jest dobrze. No, chciałeś optymistycznie jakoś kończyć ale ten punkty, program. Spokojnie, zaraz będzie optymistycznie, bo wszyscy się uśmiechniemy do kamery. Kinga Rajda zdobyła punkty, ale potem na przykład jest na tyle słabo, że nawet teraz nie ma jej w kadrze na turniej sylwestrowy w Lubnie, swoją drogą bardzo ładna nazwa tych zawodów. Na Mistrzostwach Polski w wykonaniu pań też dalekich lotów nie było. Ale co było smutne na Mistrzostwach Polski, że Kinga Rajda popełniła ten sam błąd co rok temu na Mistrzostwach Polski i mogła się stać znowu tragedia, więc od roku gdzieś pojawia się ten sam błąd, więc no to tak. Jest bardzo smutne, naprawdę ta kadra polskich kobiet i nie wiem, czy, gdzie jest problem według was właśnie, czy to jest problem z trenerem Łukaszem Kruczkiem, tak jak Jan Ziobro mocno powiedział, czy rzeczywiście brakuje po prostu pieniędzy na ten rozwój? Znaczy trochę tam chyba mamy do czynienia z trudną sytuacją taką w głowach tych zawodniczek, tam brakuje jakiegoś takiego psychologa, który dotrze do tych skoczkiń i no Łukasz Kruczek też nie jest najlepszym psychologiem, też sam czasami mówi, że nie wie, co się dzieje, no to też przecież Janek Dinkiel ostatnio o tym mówił, więc no
Gorących stołków trochę jest. Gorących stołków trochę jest i nie tylko mówimy o tych stołkach, które będą pewnie u was na imprezach sylwestrowych podczas różnego rodzaju zabaw. Wojciech, nie rozpędzaj się, pamiętaj, że my się widzimy tutaj pierwszego. I tak dalej. No, u mnie nie będzie na pewno gorących stołków. A propos stołków, w czerwcu wybory podobno, tak? A Paul Steiner i co, Adam Małysz? No, tak, się, tak. To jest taki kandydat, bym powiedział, dyżurny, ale no, on sam podobno nie do końca chce, więc no, zobaczymy. Zmaszczony trochę też przez Steinera. Ja myślę, że w ogóle fotel prezesa to jest gorący fotel. Dobrze by było, żeby prezesem Polskiego Związku Narciarskiego został człowiek odpowiedzialny, człowiek kreatywny, człowiek z otwartą głową, pełną pomysłów i odbierający telefony, bo też to jest dosyć istotne na tego typu stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju organizacjach sportowych. Kto to będzie, nie wiem, ja nie wybieram. I zarobiony w ogóle jestem, także to jest dobry moment, żeby powoli sobie mówić dziękujemy, ale cieszymy się, że byliście z nami, podobnie jak cieszę się, że oprócz mnie też w tym studiu wystąpili ludzie i to obu płci, więc pełen przekrój opinii, pełen przekrój ekspertów, pełen przekrój nadziei i radości. Olu, dziękuję ci bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, Wojciech. I Szczepan, dziękujemy ci również, bo wiem, że wiemy, że przyjechałeś z daleka. Pozdrawiam narzeczoną, która jakby rozwinęła te konto i gdyby nie ona, to pewnie mnie tu nie było, więc tak, pozdrawiam A no właśnie, zajrzyjcie do Szczepana pozdrawiam na konto. Narzeczoną. Jeszcze jedna rzecz, też pozdrawiam serdecznie Mateusza Seremaka, czyli właściciela Skoczni w Ruczynowie, która występuje w czołówce naszego programu Wysokich Lotów już od dłuższego czasu. Też zapraszam na moje konto twitterowe. Wojciech, teraz jak piszecie, to będzie, tam nie ma żadnych. Ty ja na Instagram też mogę swój zaprosić? Jak masz ochotę, jakąś to możesz. Jakąś sondę zrobię. Ale przed zaraz konkursem powiem dlaczego, bo już mam konkretny powód. Nie dlatego, że czytajcie moje tweety, bo są takie no, super. No wiemy, że to chciałeś powiedzieć. Bo przecież nie o to chodzi, tylko tam na Twitterze zamieściłem link do konta na Allegro Mateusza, na którym on wystawił różnego rodzaju pamiątki związane z naszą reprezentacją. Są narty z podpisami wszystkich skoczków i to nie tylko naszych. Jak ktoś sobie marzycie, a po co tam z naszych, jak nasi nie umieją skakać. Kobayashi też jest i jest paru innych. Też są plastrony różnego rodzaju z podpisami i tam można sobie takie prezenty fajne sprawić. Ja wiem, że jest po świętach, ale zaczyna się nowy rok, a w nowym roku każdy będzie miał nowe urodziny. I oczywiście dochód z tego idzie na rozbudowę tego obiektu, no bo trzeba szerzyć ideę skoków narciarskich i trzeba szukać może nawet na skoczniach HS7, HS8 nadziei, no bo gdzieś jej trzeba szukać. Także zachęcam do mojego Twittera, kto się zainteresowany zielonym, kolorowym plastronem i uśmiechem na twarzy, to myślę, że będzie zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o program Wysokich Lotów na dzisiaj, to już wszystko Poczekaj, jeszcze życzymy wam udanej zabawy sylwestrowej. Tak, oczywiście, tak. Życzymy udanej zabawy sylwestrowej. Tak, żebyście wstali pierwszego na program Wysokich Lotów. Noworoczne życzenia będą pierwszego, bo zamierzamy wstać. Także Garmisch-Partenkirchen, kolejny oczywiście przystanek turnieju czterech skoczni przed nami, więc do zobaczenia, do usłyszenia już w nowym roku, 1 stycznia. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Ruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze i swoje chwile. Po złoto. Ustał. A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Velikanka wzięta.